Kolejne ćwiczenia na brzuch pokażę bez piłki. Będą to ćwiczenia troszkę trudniejsze, bo tak zwane sterowane dołem. Kładziemy się na plecach. Ramiona wzdłuż ciała. Nogi mamy w górze. I staramy się unieść sam dół pleców. Wydech i wdech. Staramy się i teraz pokażę, jak się nie robić. Nie robić tego w tył, gdzieś nad głowę, tylko bezpośrednio w górę, w stronę sufitu. Wydech i wdech. Bardzo mocno pracuje tutaj dolna część brzucha. I znowu 20-30 powtórzeń, jeśli dacie radę. Jeśli się Wam uda, można włączyć ćwiczenia na brzuch sterowane górą. Czyli przyciągamy brodę do klatki, unosimy głowę i unosimy nogi. Myślę, że tu 15 razy 3-4 serie wystarczą. Przyciągamy kolana i odpoczywamy. Przejdziemy sobie na bok, gdzie ramię mamy z przodu, nogi w jednej linii z tułowiem, ręka przy głowie i to, co było na piłce, bardzo podobne ćwiczenie, też dosyć trudne, ręka w stronę nóg. Znowu wzmacniamy mięśnie brzucha i mięśnie grzbietu również. 15 powtórzeń. I pomału odwracamy się na drugą stronę. Czyli dokładnie to samo, jedna linia ciała i ręce w stronę nóg. Wydech i wdech. Nie jest to łatwe ćwiczenie, ale bardzo rzeczywiście skuteczne, jeśli chodzi o mięśnie tułowia. Hop. I odpoczywamy. Położymy się na brzuchu. Rozciągniemy mięśnie brzucha. Unosimy tułów. Łokcie są w górze, ale nie odrywamy bioder, czyli nie robimy tak. W ten sposób.